Państwu. Jak słyszycie, głos jest jaki jest, ale postaram się opowiedzieć trochę o tym, co robię. Podróżować można w różny sposób. Ja wybrałem podróżowanie w granicach mojego miasta rodzinnego. Prowadzę od 4 lat stronę na Facebooku pod nazwą Urban Explorer Łódź, w której pokazuję miejsca niedostępne, opuszczone, które wielu mieszkańców naszego miasta nie znają. Wszystko to zaczęło się jakiś czas temu, kiedy wstąpiłem do może znanej wam grupy na Facebooku Przenosiny Stolicy do Łodzi. Ludzie wrzucają tam masę archiwalnych zdjęć. I gdy zobaczyłem te zdjęcia, okazało się, że nie znam miasta tak, jak myślałem, że znam. I postanowiłem jakby poprzez spacery po mieście odkryć te miejsca na nowo. Z racji tego, że przemysł włókienniczy upadł prawie całkowicie w Łodzi, mamy w naszym mieście dużo opuszczonych fabryk. Na jeden z pierwszych moich wypadów wybrałem budynek, który może kojarzycie, mieszczący się na ulicy Tymieńskiego. Jest to dawna przędzalnia Gromana. Budynek wyróżnia się tym, że jako jedyny z tego kompleksu nie jest wyremontowany i stoi między innymi loftami. I zobaczyłem, że jest możliwość wejścia i postanowiłem z racji wrodzonej ciekawości zajrzeć. I jak wszedłem do środka, na początku zobaczyłem same puste ściany, masę graffiti, dużo gruzu. Ale jak po chwili się przyjrzałem w pewnych miejscach, znajdowałem jakieś meble, dokumenty fabryczne czy nawet motki z przędzą. Spodobało mi się to na tyle, że postanowiłem nie spocząć na tym jednym miejscu tego samego dnia i udałem się do fabryki Osera przy ulicy Kińskiego. Tutaj sytuacja była dosyć podobna, ponieważ też budynek stoi od lat nieużyty i oprócz gołych ścian mało tam jest. Jedyną ciekawostką tego budynku był fakt, że czuć było intensywny mimo wielu lat opuszczenia zapach smaru. I zacząłem sobie wtedy wyobrażać, jak te budynki wyglądały wtedy, kiedy pracowało tam setki ludzi i kiedy po hali roznosił się hałas maszynowy. Właśnie dlatego, jak wróciłem do domu, zacząłem szukać historii tych budynków. Kiedy skończyła swój żywot i dlaczego. I oczywiście zacząłem szukać nowych miejsc do kolejnych wypadów. Po jakimś czasie zacząłem myśleć o tym, żeby pokazać te zdjęcia komuś, ludziom. Na początku miałem założyć bloga, ale muszę przyznać, że trochę z lenistwa i trochę z tego, że Facebook ma większy zasięg wśród ludzi, założyłem to na Facebooku. Wtedy też zacząłem jakby szukać informacji o takich ludziach jak ja, którzy w ten sposób zwiedzają budynki. No i wtedy dowiedziałem się, że to ten sposób nazywa się eksploracją miejską i ma swoje niepisane zasady. Trzy najważniejsze zasady, jakie wymienię, to zostawienie miejsca tak, jak się zastało, nie zabieranie niczego z tych miejsc i zasada, którą naginam bardzo często, to jest nie zdradzanie lokalizacji. Dlaczego naginam? Właśnie dlatego, że jak sami wiecie, stereotyp o Łodzi jest taki, że jest brzydka, szalenie ciekawa. Pan Bogusław Linda też dołożył swoją część do tego. Więc ja przez swoją stronę po jakimś czasie tak stwierdziłem, że fajnie jak mieszkańcy naszego miasta też może zmienią zdanie i zobaczą, jakie piękno jest ukryte, powiedzmy, w miejscach, które nie widać z ulicy. A miejsc tych jest bardzo dużo, no niestety jest bardzo dużo. Na samym początku dużo zwiedzałem kamienic, z racji tego, że bardzo prosto je było wypatrzyć podczas spacerów po Łodzi. Kamienice są bardzo specyficznym miejscem jakby dochodzenia z aparatem. Po pierwsze, są różne rodzaje kamienic. Jedne są, jak tu widzimy na zdjęciu, mają piękną klatkę schodową, piękne sztukaterie. Piękne piece kaflowe w mieszkaniach, ale nie wszystkie takie kamienice są. Niektóre są, nie są tak ładne, jak te zdjęć. I wtedy oko przyciąga coś innego, czyli rzeczy rozstawione po lokatorach. Zdarzają się to
rzeczy osobiste, ubrania, meble, a nawet zdjęcia rodzinne czy dokumenty. Ja to nazywam takim swoistym żywym muzeum, bo jeżeli pójdziemy do muzeum, wszystkie przedmioty mamy ustawione w gablotach, na półeczkach, a tutaj mamy do czynienia z rzeczami, które są w miejscu zostawione tak jak służyły ludziom mieszkającym w tych miejscach. I to jest właśnie najciekawsze w kamienicach, ponieważ nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać. I za każdym pomieszczeniem, za każdym budynkiem kryje się ludzka historia i to jest tym bardzo fascynujące. Mówiąc o kamienicach, muszę też powiedzieć o pewnym ryzyku, jaki wiąże się ze zwiedzaniem takich miejsc. Często budynki są w złym stanie technicznym, trzeba uważać na każdy krok. I żeby sobie nie zrobić piasu krzywdy, trzeba po prostu zabrać za każdym razem zdrowy rozsądek, żeby po prostu nie wrócić ze złamaną kończyną albo jeszcze coś gorszego. Na kamienicach też można spotkać też bezdomnych ludzi i różnych innych dziwnych osobników, więc dlatego też nie polecam spaceru samemu. Ja tak często robię, no ale nie jest to czasami zbyt mądre, bo znaczy ja się jako osobiście nie naciąłem, ale zawsze jest to ale, że może tak się zdarzyć. W kamienicach można i w budynkach opuszczonych znaleźć dosyć ciekawe rzeczy czasami. Na przykładzie deska windsurfingowa na strychu kamienicy w centrum. Po pierwsze Lenina w kamienicy na Kościuszki. Reklama Malucha sprzed wielu lat w podziemiach hali sportowej. Po pierwsze generała Świerczewskiego, który stracił patronat szkoły i zalega w tym momencie w piwnicy. Czy planszę symbolizującą piękną przyjaźń polsko-radziecką w kotłowni zakładu Feniks. Oprócz kamienic często mijamy bardziej efektowne budynki, które stoją puste od dawna. Pewnie sami się zastanawiacie na temat tych budynków, co skrywamy w środku. Często wnętrza są naprawdę piękne, ale no niestety podniszczone przez lata. Świetnym przykładem tego typu miejsca jest willa, którą miałem okazję zwiedzić przed remontem. Obecnie jest remontowana, czyli willa Ludwika Gromana na ulicy Tylnej. No, powiem szczerze, że jak przyszedłem do tego miejsca, to spotkał mnie spory szok, bo z tego co wiem, to jest jedyne miejsce, które wygląda w ten sposób. Piękna klatka schodowa, piękne kute balustrady, zabytkowy kominek. W Łodzi nie widziałem takiego miejsca. Widziałem takie pałace na Dolnym Śląsku, ale w Łodzi to jest jakby wyjątkowe miejsce. Myślę, że po remoncie będzie naprawdę dla wielu sporym zaskoczeniem zobaczenie, co skrywa ta widla i na pewno stanie się jedną z perełek w naszym mieście. Oprócz budynków można zwiedzać też bardziej specyficzne miejsca. Jednym z nich, takich miejsc są łódzkie kanały. Od razu powiem, że nie polecam tego sposobu. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, kiedy wejść do takiego kanału, bo nie zawsze można. Po drugie, trzeba wiedzieć, czego nie robić w kanale. Muszę przyznać, że dla mnie to było wyjątkowe zwiedzanie, że tak nazwę to zwiedzaniem, ponieważ po pierwsze, jak widzicie na zdjęciu, w jednym z kanałów jest płaskorzeźba przedstawiająca projektanta, Sir Lindeya, a po drugiej stronie jest tablica upamiętniająca śmierć trzech robotników, którzy zginęli podczas pracy. No i klimat, jaki tam panuje, jest po prostu wyjątkowy, ale jeżeli Państwo chcą sobie poczuć się w chwilach w kanale, to oczywiście zapraszam do Muzeum Kanału Dętka na Placu Wolności. Tam można sobie wejść i obejrzeć chociaż jakiś skrawek tego, co widziałem, załóżmy ja. Z czasem, jak tych moich wycieczek, zmieniło się też podejście do zdjęć, do dokumentowania tych miejsc. Początkowo ja się śmieję z tego, że robiłem zdjęcia jak japoński fotograf, który wychodzi z autokaru i po prostu robi zdjęcia każdego elementu otoczenia. Ja z czasem chciałem, żeby te zdjęcia wyglądały lepiej, bo po co bywać w fajnych miejscach i zrobić beznadziejne zdjęcie. Więc zacząłem bardziej się interesować techniką fotografii
i starałem się uzyskać taki efekt, żeby był bardzo przyjemny dla oka. Obecnie strona Urban Explorer z Łodzi jest, można powiedzieć, nieoficjalnym przewodnikiem po miejscach opuszczonych, ale nie jest tak, że każdy wejdzie wszędzie. Przez te 4 lata poznałem wiele osób, zyskałem wiele kontaktów, co wraz z popularnością strony pomogło mi wejść do paru miejsc. Jednym z takich miejsc są dawne zakłady Polmos na ulicy Wydawniczej, obecnie kompleks Monopolis, który na pewno znacie. Miejsce bardzo niedostępne. Muszę przyznać, że 1,5 roku starałem się, żeby wejść do środka i z tego co wiem, to mało osób dostąpiło tego. I naprawdę było to spore wydarzenie dla mnie. Drugie miejsce, które darzę wielką sympatią, to jest podziemna katedra Stoki. Wyjątkowość tego miejsca podkreśla to, że zwykle to miejsce jest zalane wodą. Zbiornik jest czyszczony raz na 4 lata. No i wtedy jest tylko jedyna okazja, jakby raz na 4 lata, żeby zrobić tam zdjęcia. No mi w tamtym roku udało się szczęśliwie tam wejść i to było coś dla mnie, coś dużego. Podsumowując, przygody czekają na każdym osiedlu, w każdej dzielnicy naszego miasta. Tylko do nas należy wybór, czy zdecydujemy się zejść ze szlaku takiego utartego i zwiedzać na własną rękę, czy po prostu wolimy zostać utartymi ścieżkami. Ważna jest satysfakcja z tego, co się robi, co się odkrywa. Ja taką satysfakcję wielką mam i tego wam Państwu życzę. Dziękuję.